Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. Witam Was po raz kolejny. Kolejna premiera we Wrocławiu. Kolejny ponoć dobry browar. Nie wiem, nie znam. Nie no, żartuję. Tak poważnie. Browar Funky Fluid w Szynkarni. Michał i Karol. Jest z nami Daniel Mieczarek. Pozdrawiamy! Chodź tu do nas, dopiero zaczęliśmy. Patrz, on się nie pokaże. On się wstydzi. Leci live, słuchaj. Nie no, nie leci live, ale nie będziemy tego wycinać. Przedrówko. Cześć. Zróbcie film, a później pogadamy. Tak jest. Daniel przyszedł zupełnym przypadkiem. Zupełnym przypadkiem chłopaki będą za tydzień w La Famille. To było zaplanowane. Scenariusz. Tego nie wytniemy. Dobra. Wracając. Browar Funky Fluid, Michał, Karol. Browar, który... Dzień dobry. Jest hajpowany. To umówmy się, że tak jest. No sorry panowie, ale tak jest. Ale hajpowany to nie jest złe słowo. No i robi całkiem dobre piwa. A tak poważnie, browar, który troszeczkę... takim szturmem w polski craft wszedł. Wydaje mi się, że skutecznie. Wszystkie piwa, które piłem, nie było tego dużo, to od razu mówię, więc jeżeli ktoś pił niedobre, no to niech powie. Wszystkie, które ja piłem, były dobre, także Szapoba, gratuluję Tobie przede wszystkim, bo Ty je robisz. Dwa tylko? Wiesz co, piłem z 5 może 7 w całym swoim życiu. No próbowałem może z 10, a zrobiliście pewnie dużo więcej, ale wszystkie były dobre. Tu jesteśmy na premierze jagodowej IPY, Ty powiedziałeś, tak? To jest Sour IPA z jagodami. Tak, kooperacyjne piwo z Szynkarnią, w której siedzimy, i Piwna Stopa z Poznania. Pozdrawiamy Piwną Stopę oczywiście z tego miejsca, no bo w Szynkarni jesteśmy, więc tam wiadomo. Tak jest. No właśnie, i co jest charakterystyczne, zanim przejdziemy do meritum wywiadu, to piwo jest całkiem gorzkie. To znaczy zachował charakter IPY, uważam. Goryczka jest całkiem zaznaczona. Tak. Jednocześnie bardzo jagodowe rzeczywiście. Powiedziałeś, że bardzo dużo tych jagód poszło, tak? Tak. Ile poszło dokładnie, pamiętasz? Na 40 hekto 300 kilo? 400 kilo. Więcej. No jest jagodowe, jest takie trochę mafinowe, ja bym tak powiedział, ale nie wiem, no ja bardzo lubię mafiny z jagodami i tak mi się kojarzy. Ma prawo. Także spoko. Dobrze, panowie. O historii trochę, o ostatnim roku dla Was, który był no, intensywny, wydaje mi się. Dużo kranoprzejść, dużo imprez, bardzo. Trochę festiwali, trochę fajnych piw, trochę premier. Jak byście podsumowali? Może Karol, Ciebie zacznę, bo Ty mówisz co? Dużo. Ja mówię dużo? Nie, staram się jak najmniej, ale słuchaj, podsumuję się, że na podsumowanie roku to bliżej gdzieś tam przełom września, października, bo wtedy właśnie gdzieś będziemy obchodzić pierwsze urodziny. Robicie imprezę? Właśnie jeszcze nic nie jest zaplanowane, wiesz, jak u nas jest, decyzje podejmujemy na zasadzie dzisiaj będziemy wracać, czy jutro będziemy wracać do Warszawy i to jest stary, zróbmy imprezę i już, i tak to się odbywa. Nie, no na pewno coś będzie. Na pewno będzie jakaś impreza urodziła, no bo lubimy się spotykać z naszymi jakby klientami, ludźmi, którzy pijają nasze piwa i nie tylko, więc na pewno będzie jakaś impreza i chcielibyśmy zrobić, jeżeli się uda, bo na pewno będzie w Warszawie, no bo tam jakby mieszkamy, tak, ale... Myślę, że fajnie by było, gdyby się udało zrobić w dwóch miastach, albo może więcej, jakby dało radę to zrobić. To ten. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze totalnie nie mamy na to pomysłu. Na pewno Was zaskoczymy. Już no. Będzie parę miesięcy, jeszcze kupa czasu. Będzie specjalne piwo? Jest szansa? Na pewno. Dobrze, Michał, jakbyś Ty mógł też piwnie podsumować, bo dużo piw, różnych piw. Z którego jesteś najbardziej zadowolony? No, stary. Wiem, że to jest głupie pytanie, ale zadowolony w rozumieniu... Usiadłbym i powiedział, tak chciałem, żeby było, tak jest. No to, nie może za wszystko. To jeszcze wszystko przed nami. Oj, jaki pokorny. Dobrze, a Twoje ulubione, najlepsze piwo może ostatnio? Znaczy, wiesz, no wyszło parę fajnych piw. Generalnie jestem jakby z większości zadowolony. No, wiesz, jakby było jakby, jeśli byłoby piwo, które by nam... Piotrek, dawaj! Nie wyszło, nie smakowało, to byśmy po prostu go nie wypuścili na rynek, nie? O, Piotrek, Rapa Szynkarnia. Tak. Zmieścimy się, chodź. Współautor... Tak jeszcze nie doszliśmy do pytań o Szynkarnię. Na razie rozmawiamy sobie o browarze Funky Fluid. Podobno dobry. Lubisz piwa? Tak. Nie znam. Nie, no właśnie ja też nie znam, ale piwo niezłe, nie? Taki nie browar z Niką to dobry. No właśnie ja piłem, piję pierwsze i całkiem tak? Smakuje. No. Nie, wziąłem, bo nazwa fajna. Etykieta mi się podobała, wiesz, na tej zasadzie. A to tak często jest. To jest najlepsze. No. Mamy na północy... Fajna etykieta. Funky Floyd, że ten Pink Floyd taki był Funky Floyd, tak. Mamy, słuchajcie, na północy takiego klienta, który zamawia butelki, no i... Oczywiście piwo też dobre, ale ty Funky Fluid, fajne etykiety, bierz, będzie się sprzedawać. No i się sprzedaje. Także gratuluję. Dobrze, Piotrze, jak już dołączyłeś do nas, to przejdziemy do pytania. Dlaczego Funky Fluid? A dlaczego nie? Nie, ale myślałeś o tym długo, to jakoś się pojawiło spontanicznie, czy jaka jest historia Waszej współpracy?
Wiesz co, po prostu kiedyś z chłopakami piliśmy i stwierdziliśmy, że trzeba kiedyś sobie wspólne piwo. Białego Rysia piliście. Też. Dobrze. Też. Rozumiem, wasza wersja jest ta sama. Tak, znaczy, właśnie. Generalnie ten denaturat to chyba przyszedł w sumie od ciebie, tak? To będzie największy patowy wiatr w historii piwnego klubu. Ja sobie to w ogóle przypomniał. Nie wiem tego, dlaczego to... Już jakoś tak się znowu... Rozumiem, i każdy żałuje do dziś, że to był sens. No. Nie, denaturat ja uważam, że ten... Ja w ogóle się optowałem za tą nazwą, ale podobno jest zastrzeżona, więc... Nie można. Dobra, panowie i panie, nie no, żartuję, panowie. Nie, piwo, tego, bo będzie ten. Nie będzie, bo trzyma w ręku. Nawet nie zauważyłeś, jak tak, dobra. Kamerzysta zmienił pozycję. Dobrze, dobrze, 6 piw na kranie widziałem, tak? Czyli kranu przejęcie jednocześnie tak, premiera. 6 piw. Nie, 13. 6 piw Funky Fluid. 13 piw z Funky Fluid jest na kranie. Tak. O, widzisz, dobrze. Nawet nie wiedziałem, że to zrobiliście. To wy macie ten piw w repertuarze? No, teraz... Nie, słuchajcie, dobra, do merytoryki, bo teraz będzie hejt, tak, że sobie tak, robimy jaja, pierdolimy głupoty zamiast rozmawiać o merytoryce. Zapytałem o poprzedni rok, a jak już jesteś... Merytoryczne są nudne. Poczekaj, jak już jesteś, zapytam też ciebie, a w szynkarni ostatni rok? Dużo pracy, ciężko? Nie, ale poważnie teraz, jak oceniasz? Bo rozmawialiśmy prawie rok, bo Roszanki Fluid, wkrótce urodziny. Szynkarnia to już tam no w sumie za 5 czy 6 lat, no właśnie, czy tam 10 czy 20. Jak oceniasz ten ostatni czas? Dużo pracy na pewno, widzę, że ten wasz projekt... To jest w sumie, ile tych piw kooperacyjnych ważycie? 6, 5? 6. Czyli 6 piw na 6 urodziny. No. Plus jeszcze dodatkowo wpadła właśnie ta kooperacja wcześniejsza z Funky Fluidem. Mm-hmm. No i myślę, że na tym się nie będziemy zatrzymywać, że na jesieni też jakiś tam projekt jest w drodze, mm-hmm. powiedzmy się, pomału kreuje, ale o tym to może na razie nie będę mówił, dopóki to się nie wykrystalizuje. Myślałem. Na razie wiesz, no trzeba się skupić na tych urodzinach, bo tak jak w zeszłym roku było 5 piw na 5 urodziny, tak w tym roku trzeba pójść po kroczek dalej. Czyli 6 urodziny 6 piw. Albo 5, może 6 sztosów też przy okazji, zobaczymy jeszcze jak to będzie. No, przypomnij kiedy? 14 dzień września. Czyli praktycznie no, można powiedzieć, że za niecały miesiąc. Super. No, widzę, że przygotowania dużo wcześniej. 4 tygodnie zostały. Przygotowania to już trwają. Dacie radę? Wiesz, przygotowania to już trwają od momentu, aż cała koncepcja powstała i wiesz, zaczęliśmy w tym momencie myśleć, co chcemy zrobić, z kim chcemy zrobić, jakie piwa chcemy zrobić i czy piwowarzy będą w stanie takie piwa zrobić, które się nam wykiełkowały, no powiedzmy w tym moim umyśle. I wyszło na to, że większość się, w sumie większość, no wszyscy chyba się zgodzili na to, co chcieliśmy. Gratuluję. No. Jest czego. Dobrze, wrócę do was, chłopaki. Browar Funky Fluid mnie osobiście kojarzy się ze świeżymi piwami, z super piwami, z, przepraszam za to stuknięcie, z dobrymi sourami, z piwami owocowymi. Nerwowy jesteś. Poczekaj, kończę swoją wypowiedź. Natomiast trochę mi brakuje takich, powiedziałbym, sztosów, beczek, takie magiczne BA mhm. w Stanach. Coś się dzieje, słuchaj, w tym kierunku? Nie tyle pierwsze plana, BA już było. W ogóle jest, no, tylko okay. Zauważ, że jesteśmy dopiero pół roku na... No... Prawie rok. No wiesz, zaczęliśmy z piwami takimi, które w sumie najbardziej i najczęściej pijemy, czyli to są właśnie różnego rodzaju ipy, glandy, kwasy. No i oczywiście zrobiliśmy też ciemne piwo w naszych kofesach, które jest też bardzo fajnie odbierane. Mamy część piw, które są uważone i leżakują. No ale wiesz, to wszystkie barrel age to zabiera czas, nie? Więc, no oczywiście, że tak, dlatego pytam o plany. Jest imperialny porter bałtycki, tak. Który o, właśnie to jest kong. Zaraz tam, znaczy on przedpremierowo był ostatnio na Craft Beer Fieście, był polany u chłopaków tak. I w Londynie na festiwalu, tak. W Londynie na bardzo Craft szybko Beer, się sprzedał. London Craft Beer Festival. Natomiast to samo piwo też leżakuje już w beczkach. Po czym? Jest to jeden rodzaj beczki czy kilka? Chociaż jeden zdradzę. No. Bourbon jest? Jest Bourbon, dobrze. To drugi nie zdradzę. No jest to, co dzisiaj testowaliśmy. No to, właśnie. Co dzisiaj dobra. Tylko, że... No, rozumiem. Czyli no. Taki trochę inny Bourbon. Trochę tak. Inny, tak. Taki inny. Tak jest. Bardziej to będzie czyli będzie dobrze, no to się cieszę. No. Dobrze. Co, zaraz warto też powiedzieć o tym, że zaraz dożymy Risa. I będzie w kilku odsłonach od razu, jakby to nie będzie jeden, tylko po prostu chcemy, żeby było od razu kilka wariacji, bo we dwóch mamy różne poglądy na to. Michał na przykład uwielbia tonkę, ja uwielbiam kokos, znowu dajmy na to to, a ja tamto, więc będzie kilka wersji. Mhm. Na pewno.
I blendzik, co? Tak, i blendzik. No, szczerze, my też tak robimy. My też tak robimy. Zrobimy jakiś... Bardzo fajny pomysł. Jedną beczkę, Michał, szczerze? Jedną beczkę zblendować i wiesz, do nowej beczki wlać i... Wow! Dziękujemy. Tak, wyślij nam numer konta. Także zabierzemy ci pieniądze. Będzie master blender. Master blender na. Bardzo dobrze. Mówiliście, znaczy rozmawialiśmy sobie swobodnie o festiwalach. Mówiliście, co? Ja uważam, że to taka dobra wieść, jakby dobrze o was świadczy, że nie macie czasu trochę, żeby się pojawiać na imprezach. Trochę bardziej w kierunku, rozumiem, robienia piwa, kranu przejęć, dystrybucji tego piwa po Polsce. To jest wasz kierunek rozwoju chyba bardziej, prawda? Tak, Paweł, no bo wiesz co, tak jak ci mówiłem, nie, wiele razy, że jak tak naprawdę jak jedziemy na festiwal, to gdzieś tracimy, znaczy tracimy, no to są oczywiście też jakby owocne dni, nie, ale 4 dni nas nie ma tak jakby w pracy, tej takiej, którą na co dzień robimy. Przepraszam, ja muszę to zacytować, czyli Michał nie robi piwa, ja go nie sprzedaję. No tak mówię, tak, to jest no tak, tak, no tak mówię, no stary, no zobacz, ja nie ma nas wtedy i przez te 4 dni firma stoi, nagle wracamy i tak, nie ma piwa, jest wiele rzeczy niezałatwionych, dlatego że byliśmy na festiwalu i to też pochłania bardzo dużo pracy, czasu i... No właśnie, ludzie też często myślą, że o, jest browar, to tam jest, wiesz, kupa ludzi i tak dalej, no to, nie, no my to robimy we dwójkę, nie? Znaczy teraz jakby dołączyło do nas dwie osoby, jedna na pół etatu, jedna może, no druga też tak naprawdę na pół etatu, nie, bo jeszcze coś robią, ale... Gdzieś tam nas wspierają, ale to dopiero, że tak powiem, to jest początek, więc myślę, że efekty tego będą za kilka miesięcy. Tak, za kilka miesięcy, jak chłopaki się wdrożą, jakby zrozumieją nasz tok myślenia, a jest zwariowany. Tak, więc... wiemy, wszystko ad hoc. Słuchaj, no, to jutro tak, robimy to. No, no to jest... Thank you, Fluid. To my. Pretty much. Jak na razie gdzieś tam to wychodzi, co, więc co? Spoko. Mogę ci powiedzieć, kiedy mi event potwierdzi. Ja wiem, wczoraj. No nie, aż tak źle nie było. Ale... Jak wracałem z Krakowa. Słuchaj, 20 minut. No ale stary, mieliśmy przekładać tę imprezę, naprawdę, ta impreza miała się dzisiaj nie odbyć. To możemy to powiedzieć oficjalnie. Michał wczoraj praktycznie własnoręcznie filtrował piwo, nie? Bo przez taki... mało brakowało, żebyśmy się nie wyrobili z tym wszystkim, nie? Niestety nałożyło się. To jest przed premierą, no jeszcze jest tak, prawda? Tak. To piwo tak naprawdę jest rozlane kilka beczek, tylko Michał ręcznie je praktycznie filtrował. To jest craft beer. Tak. Z prawdziwy craft właśnie, o to chodzi. Zabawa. Nie mogliśmy zawieźć chłopaków, Piotrka i Szymka z Pilnej Stopy. Więc stanęliśmy naprawdę, bo wróciliśmy późno w nocy, w poniedziałek z Londynu. Było bardzo mało czasu, jeszcze to święto, które tutaj nam się gdzieś po drodze w ogóle... kurierzy wysiedli, w tym tygodniu w ogóle nie pracowali, także masakra, nie? Musieliśmy sami objechać wszystkie browary, zebrać piwo, żeby chłopaki mieli świeże i w ogóle nakrany, także... Potwierdzam, sami przywieźli. Tak. Dlatego samochodem, nie? Poznań, Wrocław, Warszawa, ja bym na pewno jechał pociągiem, no gdzie? Rano śniadanie w Szenkarni, bo wiadomo. Nie, autobusem, bo mamy własny autobus. A. No, właśnie na nasze auto mówimy autobus, tak. Ty się śmiejesz, że ja znam przypadki, że wysyłali kega pociągiem. Ale to jest możliwe. No. Jako przesyłka, żeby doszło. Konduktorska. No. Dobrze, słuchajcie, panowie, na koniec. Plany na przyszłość. Piotrze, zacznę też od ciebie. Co w Szynkarni ciekawego jeszcze się wydarzy w tym roku albo przyszłym? Są jakieś plany, które możesz zdradzić? Co no z takich... Bo przepraszam. Jeszcze zanim pozwolę ci odpowiedzieć. No. Pojawiły się dwa nowe krany w Szynkarni, czy cztery nowe krany. Dwa nowe krany. Złote. Czyli jest ich już 16, dobrze wiecie. I na tych dwóch nowych kranach cały czas widzę Sztosiwa, Cloudwater między innymi, no takie Sztosiwa. Co prawda też Sztosiwa głównie w kierunku piw, nie chcę powiedzieć lekkich, ale piw no, IP głównie, takich bardzo świeżych, konkretnych. A jakie mamy teraz porę roku? Co bardzo, jest? Nie, to nie jest przytyk, absolutnie, bardzo no dobrze. Właśnie, no. I to już się zrealizowało, co jeszcze się zrealizuje? Powiedz coś ciekawego, bo no, co, nie śpicie. Tak, dokładając te nowe krany, oczywiście też myśleliśmy o tym, żeby zrobić taką konstrukcję, żeby w przyszłości było też łatwo nam dołożyć. I tak naprawdę mamy jeszcze możliwości, żeby tak... Jeżeli nam się oczywiście będzie chciało to dołożyć tak przynajmniej z 4, tylko jest jeden problem w tym momencie. Bo musielibyśmy. Nie, chłodnie akurat nie jest problemem, bo miejsce mamy, tylko musielibyśmy całkowicie przebudować tablicę, ją jakoś przeorganizować. A to już wymaga też troszeczkę właśnie. Tablica w sensie to, co tam wisi. No tak, no proszę, to nie jest problem. Kompletnie przebudować. Tak naprawdę chodziło o to, żeby się wszystkie fluidy zmieściły. Ja wiem, bo jest za dużo ich jest. Trzeba z rynku za dużo. Po to dodatkowe krany. Dobra, Michał, Karol, bardziej Ciebie zapytam o piwne plany, Ciebie może o mniej piwne. Zadał pytanie nawet nie tak. Przepraszam, myślałem, że skończyłeś. No nie, pytaj się mów dalej. O plany. Mów dalej. Kranami, a plany kranami. Dawaj. Dokładnie. Z takich imprez, które teraz nadchodzą, to przede wszystkim jeszcze w tym miesiącu
jak browar Baskoland przyjeżdża na ważenie. No widziałem, i Stumostów też. Stumostów, no to będziemy mieli takie właśnie minikano przejęcie Baskolanda. Będzie Chocolate Stout? Ten kooperacyjny, który tam parę miesięcy temu się pojawił. Bardzo dobre piwo. Co będzie imperialny porter barrel age, będzie jakiś tam pastry stout, jakieś takie zwykłe piwo. Będzie coś tam powybierałem. Takie tam. Będzie dobrze. Wiesz, że byle czego będę mnie wybrał. No wiem, no przyjdziemy. Kiedy to będzie? No, to będzie chyba, to jest ostatni weekend teraz, sierpnia. Czyli 20, ale to będziemy sobie czwartek. Nie, to jest czwartek, to jest 29 no chyba. Słuchajcie, to akurat before przedlotny festiwalem piwa we Wrocławiu. Zapraszamy w czwartek do Szynkarni. No właśnie. Browar Stumostów będzie na tym festiwalu piwa, także myślę, że może niektóre. Tak, to też można ugryźć. Potem co? Potem urodziny. Potem a co będzie? Oprócz piw? Coś planujecie? Jakieś balony, jakieś dyskotekę, Zenek Martyniuk, ktoś to sprawy, nie? No nie mogę ci wszystkie karty odkryć. Krzysztof Krawczyk potwierdził już. No właśnie słyszałem. Za kulisami. Ale z rzeczy, które tutaj na pewno też chłopaków zainteresują, to będzie pewna specjalna wódka infuzowana podkami dębowymi rzekowanymi w Bourbonie, więc... A czyja wódka? To? Co? Jakaś... A jakie mamy wódeczki? Pomyśl sobie, co jest największym hitem sprzedażowym u nas. Kurwica? No nie, no chodziło mi o przepalankę, ale... No wiem. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Okay. To z kranu. Naprawdę? No, wódka z kranu. A jeszcze nakazujcie ją jeszcze. Tak. Nie przyjeżdżamy. Tak, ktoś, Karol, miałeś takie doświadczenie, tak? Poproszę 0,3. Mało. Myślisz, żeby na azocie to zrobić, to już w ogóle byłoby. Dzień dobry, poproszę. Wiesz co, ja już... 0,3, no, pół litra, nie. Ja już nie chcę więcej odpowiedzi chyba od ciebie, bo się boję, co dalej będzie w planach. Może wystarczy. A potem to wiadomo, na spokojnie. Czy jednak ty nie jesteś zdrowy. Już od dawna to wiedziałem, ale kurde, naprawdę. Ale mio, niby że mio, tam wiesz, tam jest jakiś destylat tam pewnie. No, niby że mio, tak. A dlaczego ta herbata jest brązowa, proszę pana? Czemu ta butelka się rozpuszcza? Dobra, panowie, Michał, co w planach Funky Fluid Pilnych? Co nowego się pojawi? Zdradź chociaż jeden sekret. Zawsze podczas wywiadów ostatnio mamy przynajmniej jeden insight. Muszę go mieć. O czym rynek nie wie? Dawaj, jeden. Planujemy, za chwilę będzie wypust super piwa, bardzo specjalnego. Jakiego? Mów, nie odpuszczę. Wiesz co, zrobiliśmy bardzo mało takich piw. To będzie nowa... Kurwa, patrzę na niego! Będzie nowa neipa. A, już jakiś inside joke, rozumiem? Nie, muszę nowa neipa, no kolejnie. Ja muszę. Na razie, Piotrze. Słuchaj, słuchajcie. Lecimy dalej, robimy, wiesz, to co lubimy jakby najczęściej pić, to są owoce, ipy, neipy. Ipy, neipy, kwasy z owocami. Tak właśnie jeszcze, wiesz, no też... Padłem na pomysł, a może coś z durianem zróbcie? No, najlepiej. Słuchaj, to już było na tapecie wcześniej. Z durtanem? O, pozdrawiamy. Nie, to musieliśmy się... Pozdrawiamy. To się wytnie, nie przejmuj się. No. No i słuchaj, te lisy, które teraz, wiesz, będzie ich odrozumiały, nie? Tak? No, tak powiedziałeś, tak? Że co? Trudno, teraz trzeba będzie to zrobić, no już powiedziałeś. Ale że co? Po prostu najlepszy browar na świecie. Ty robimy? No a robimy, to wiesz co, dobra, to wiesz pierdolę. Ale słuchajcie, A jednak nie marakuje, jednak durian. Chuj. Nie, mamy teraz... Planowanie level master. To co chcemy troszeczkę bardziej wejść, to są droże. Tak. Czyli ściągamy ze Stanów nowe droże. Nowe. Po prostu bardzo ciekawe, fajne droże. Będziemy robić więcej... Fermentisa czy w ogóle jakieś inne? Nie. Płynne droże. Chcemy się też chmielem pobawić troszkę. Tak. Mamy też nowe chmiele. No to byliśmy uzależnieni od jednego dystrybutora, a teraz będziemy kombinować. Tak, czyli droże, które naprawdę robią robotę, są, no, zwłaszcza w tych Inlandach, bardzo ciekawe. Czekamy. Pierwsze testy wyszły bardzo obiecujące, tak? więc to się będzie działo. Co poza tym? Chmiele, polskie chmiele też? Czyli niekoniecznie. Czy polskie chmiele cały czas? Paweł Piłat, pozdrawiamy Polish Hops. Tak. Cały czas jakby od razu pierwsze założenie. Jean-Philippe Tournier. Aj, mają cię. Teraz tak, siedzi pewnie Tio. Jean-Philippe robi bardzo dobre chmiele. Słuchaj, nasz pis jest od początku na chmielach od Pawła z Polish Hops. Mam zamiar go robić. Ale nie tylko, nie? Bo na przykład nasz Fesik też jest na
Nie, staramy się wspierać jakby... W ogóle bardzo nam się podoba cała inicjatywa, to co robi Paweł dla polskiego piwowarstwa i dla... Słodzą. Mielarstwa. Mielarstwa, tak. Dobrze, Karol, na koniec, niepiwne plany jakieś może jeszcze? Niepiwne? No bo, albo niepiwne to może o was obu jednak. Ważycie... No dobra, no to ja mam taki jakiś... Czy na dobro? No, czy nie, czy browaru nie. Jest okay. Po pierwsze, nie stać nas na to, żeby zrobić coś z własnym browarem. Raczej traktujemy to nadal jako dobrą zabawę. Nie wiem, myślę, że mogę oficjalnie powiedzieć o tym, że na przykład za tydzień ważymy piwo, fajną kooperację, wczoraj dogadaliśmy, chyba można powiedzieć. No mów, nie? Mów, to się ukaże pewnie za tydzień. Tak, będzie wiadomo. Ważymy piwko z Mold Garden, więc będzie fajna kooperacja, bardzo się cieszymy. Pozdrawiam Andrzeja Łukasza. Tak, w ogóle tak, robimy dosyć dużo kooperacji. Co to będzie? To będzie, znaczy inaczej, będzie jasne piwo czy ciemne piwo? Jasne. I z tego, z czego my jesteśmy zdani, więc, tak, bardzo będzie. Dużo, bardzo dużo. Będzie bardzo mozaik na pewno. Będzie mozaik. Bardzo dużo, bardzo ale dużo. Ale się będzie przytykało, oj panie. A tak dobra, w ogóle dobra. To jeszcze powiedzmy szybko tak, oprócz tego, że teraz robiliśmy piwo z szynkarnią Piwną Stopą, zaraz będzie premiera piwa bardzo fajnego, bo próbowaliśmy wczoraj w browarze z piwoteką zrobiliśmy. Aj. W końcu będzie IPA na rynku z porządną goryczką. Jest, naprawdę jest taki wpierdziel. To się cieszę tam po drugiej stronie. Jest taki wpierdziel z tą goryczką, że masakra. Będziecie naprawdę zadowoleni, więc szukajcie. Piwo premierę będzie miało pod koniec miesiąca, mhm, tak? Tak? W Łodzi będzie premiera, później pewnie coś w Warszawie zrobimy. Zrobiliśmy też takie piwo, które jeszcze się też w sumie do końca nie okazało, czyli najmocniejsze piwo w naszej historii. Tak. 21% alkoholu. Alkoholu? To wymrażanka, tak? Tak. To tak. Jest piwo w kooperacji z browarem spółdzielczym. Przed premiera była na właśnie... Aha, tak. Na Krabir Fieście, tak. To piwo nazywa się... Ludożerca. Ludożerca, dokładnie. Ludożerca. I co to jest? To jest... Przed wymrażaniem, w to sensie. Jest to, poczwórna, to jest poczwórna IPA wymrażana, leżakowana w beczkach po czerwonym piwie, jeszcze dodatkowo winie. Przed samym winie, przepraszam. I przed rozlewem jeszcze była mielona na zimno, nie? Podwójnie. Pozdrawiamy Agnieszkę Janusza. Tak jest. I Czarka. I cały browar spółdzielczy. Dobra, panowie. Za długo. Wystarczy. Bardzo wam dziękuję w takim razie. Aha, za tydzień? Jesteście za tydzień w La Familii? Czy... Tak, no oczywiście. Czyli widzimy się we Wrocławiu też za tydzień? Zapraszamy, oczywiście. Zapraszamy. Pozdrawiamy do Szymona i La Familia. Jedziecie na... Tam, co to jest? Jakiś tam kromo przejęcie. Czyli kolejny trzeci świetny browar w La Familii. Dobra, kończymy. Jeżeli to oglądacie, to pijcie piwo Smaki Fluid, bo całkiem dobre są. Mi się skończyło. Także tyle. Dobra, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie, cześć. Okay.